Kolejne pytanie, którym się zajmiemy, to dlaczego Boga nie można widzieć? Dlaczego Boga człowiek nie może widzieć? Pierwsi ludzie stworzeni przez Boga, Adam i Ewa, żyli we wspólnocie z Bogiem. Widzieli Go twarzą w twarz. Dlatego też stali przed Nim twarzą w twarz. On widział ich, oni widzieli Jego. Poprzez grzech, który popełnili, i potem my, jako grzesznicy również, mamy barierę. I poprzez ten grzech człowiek rozstał się z Bogiem. Tak skończyła się taka, można powiedzieć, pierwotna wspólnota, gdyż Bóg nienawidzi każdego grzechu. I z tego powodu też, gdy Pan Jezus Chrystus wisiał na krzyżu w 3 godzinach ciemności, to nie mógł patrzeć na ten grzech i Pan Jezus powiedział: Boże mój, czemu mnie opuściłeś? Bo Bóg nie ma żadnej społeczności z grzechem. Bóg nie ma żadnej społeczności z grzechem. I ponieważ Bóg nie ma żadnej społeczności z grzechem, to ta społeczność została złamana, ta społeczność, możliwość widzenia Boga została zatrzymana. I przez to, że człowiek zgrzeszył, przestał mieć możliwość widzenia Boga. I tak skończyła się pierwotna, podstawowa wspólnota, gdyż Bóg nienawidzi wszelkiego grzechu. Tak bardzo, że gdy Jezus, doskonały, święty, sprawiedliwy człowiek, wisiał na krzyżu, gdy On jako człowiek był obciążony naszymi grzechami, moimi grzechami, to Bóg odwrócił od niego wzrok i Pan Jezus wykrzyczał: Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? To właśnie z tego powodu grzechu. I to opuszczenie należało się mi, ale przez to, że Pan Jezus za mnie cierpiał na krzyżu, teraz ja mam pełen przystęp do Boga. I każdy, kto wierzy w Pana Jezusa, ma pełen przystęp do Boga. Bez jakichkolwiek limitów w osobie Pana Jezusa Chrystusa. Gdyż to było doskonałe zastąpienie. Chrystus zastąpił mnie na krzyżu i ja dzięki temu mam Jego sprawiedliwość w oczach Bożych, a z kolei Chrystusowi została przypisana cała moja grzeszność. I teraz jedyny, który ma nieść śmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć. Są słowa apostoła Pawła z pierwszego listu do Tymoteusza, rozdział 6, 6, 16 i 6 rozdział, 16 werset. To są słowa o Panu Jezusie Chrystusie, że Pan Jezus Chrystus, jedyny mający nieśmiertelność, który zamieszkuje w światłości niedostępną albo w światłości niedostępnej, którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć. Pan Jezus Chrystus taki jest i dlatego Pan Jezus powiedział w Jana 3:13, że jednorodzony syn, który jest tam, jest raczej syn człowieczy, który jest w niebie. O, tak. Musiałbym zerknąć do tego miejsca, bo trochę go przekręciłem z pamięci. Chodzi o 3:13 Ewangelia Jana. I Pan Jezus tak mówi: nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, który jest w niebie. Pan Jezus w czasie, gdy to mówił do Nikodema, był równocześnie na ziemi i był równocześnie w niebie, w tej światłości niedostępnej, o której mówi Paweł w Tymoteusza 6:16, w 1 Tymoteusza 6:16, jedyny mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć. Będziemy Pana Jezusa jako Boga będziemy widzieć właśnie później. I to jest możliwe na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Boga będziemy widzieć później. Bo pamiętamy, że Bóg istnieje od zawsze w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Te osoby są równe. I Ojciec to nie Syn,
Syn to nie Duch Święty, Duch Święty to nie Ojciec. Natomiast tych trzech jest jednym, jedynym prawdziwym Bogiem. I będziemy Boga widzieć dopiero, gdy po śmierci przyjdziemy do domu naszego Ojca. Droga tam wiedzie tylko przez Pana Jezusa Chrystusa. I Pan Jezus Chrystus powiedział to w Ewangelii Jana, 14 rozdział, 6 werset. Ewangelia Jana, 14 rozdział. Szósty werset. Jezus mu odpowiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Więc ten 14 rozdział zaczyna się w ogóle słowami o tym powrocie. Niech się nie trwoży wasze serce. Wierzycie w Boga, wierzcie i we mnie. W domu mego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam: idę, aby wam przygotować miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. A dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Powiedział do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże więc możemy znać drogę? Jezus mu odpowiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. I tutaj widzimy wyraźnie, że Pan Jezus mówi to po to, żebyśmy się nie trwożyli. To nie jest dla naszej ciekawości, to jest dla naszego uspokojenia się. Niech się nie trwoży wasze serce. W domu mego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, albo gdyby tak nie było, powiedziałbym wam: idę, aby wam przygotować miejsce. Pan Jezus powiedział to przed ukrzyżowaniem i to przygotowanie miejsca nastąpiło w momencie ukrzyżowania Pana Jezusa Chrystusa, kiedy Pan Jezus Chrystus powiedział: wykonało się. Wykonało się, zostało to już przygotowane w tym momencie, kiedy Pan Jezus powiedział: wykonało się. I dalej: a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, czyli to po powiedzeniu już wykonało się i po odejściu do nieba, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście gdzie ja jestem i wy byli. Czekamy na Syna Bożego, czekamy na Jezusa, czekamy na osobę doskonałego, uwielbionego Pana Jezusa Chrystusa, który powiedział, że weźmie do siebie. Dlatego jeśli jeszcze nie wierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Bo tak Słowo Boże mówi: wyznaj Mu swoje grzechy, bo On odpuszcza bez wypominania. Dlaczego Boga nie możesz widzieć? Dlatego, że zgrzeszyłeś. Dlatego, że grzech oddziela cię od Boga. I jeśli chcesz widzieć Boga, jeśli chcesz z Nim być na wieki, na zawsze, zawsze się z Nim widzieć, to po prostu droga wiedzie przez Pana Jezusa Chrystusa.